Witam Państwa, mówi Piotr Arłukowicz. Chciałem powiedzieć teraz kilka słów na temat tekstury o nazwie Distorted Noise. Jest to tekstura, która w tłumaczeniu na polski nazywa się zniekształcony szum. Tak po prostu. Dodaję teraz materiał do swojego plane'a, którego wstawiłem na środku sceny. Na renderze wygląda on w ten sposób. Może troszeczkę przybliżę światło, żeby było lepiej widać. OK. Trochę przybliżę kamerę. I teraz zaczynamy. Otóż Distorted Noise jest to tekstura kolejna z serii, o której mówię teraz w tutorialach. I mamy ją poza Blendem i Cloudem w kolejności. OK? Distorted Noise to jest tekstura, która wygląda jak takie fałdy czegoś. Przypomina troszeczkę światło odbijające się od falującej wody, jeżeli patrzymy gdzieś w jaskini, świecąc na nią latarką i tak dalej. No to już moja wyobraźnia chyba bardziej tutaj pomaga. Na renderze wychodzi, że dostaje jakieś takie dziwne zakłócenia. Tak jakbym dotknął powierzchnię tego plane'a jakąś szmatą nasyconą różową farbą. Jest to tekstura, która pozwala zrobić dużo bardzo fajnie wyglądających wzorów. No i zacznijmy może troszeczkę eksperymentować. Przede wszystkim, sama tekstura używa pewnej bazy, która służy do generowania szumu. To jest znowuż coś w rodzaju takiego fraktalnego algorytmu. Możemy mieć Blender Original albo wszystkie pozostałe rodzaje generatorów szumu, na przykład Voronoi Crackle, i wtedy mamy od razu tego typu dziwną, nitkowatą fakturę. I teraz, to jest jakby podstawowy generator, natomiast następny, tak zwany noise distortion, to jest zniekształcenie szumu, czy też rozrzucenie szumu, i to jest robione za pomocą innego generatora, który mogę wybrać ten sam. Wtedy dostaję jakieś takie dziwne rzeczy. Wychodzi, że on po prostu generuje się raz, a później zgodnie z tym swoim wzorem się jeszcze rozrzuca albo rozciąga, gdzieś tam deformuje i tak dalej. Nie wiem dokładnie, jak to działa, mogę tylko obserwować wyniki. No i teraz, kombinując oba te parametry, możemy dostać, no, po prostu wszystkie możliwe kombinacje. A tych kombinacji byłoby 2, 4, 6, 8, 10, a więc mamy 100 możliwych ustawień, bo to jest n kwadrat 1 do 1, jeżeli będziemy zmieniali różne rzeczy. Mamy 100 możliwych kombinacji w tej teksturze wyglądu naszej sceny. No i w zasadzie to, jak ona generuje wzór na powierzchni plane'a, przypominać może jakiś układ związany z materiałami, na przykład z jakimiś takimi pokręconymi szmatami. No przynajmniej mi się z tym kojarzy. Nie wiem, czy ktoś miałby jakieś inne skojarzenia, ale oczywiście zależnie od wyboru parametrów dostajemy całkowicie różne wynikowe wzory. Z tego co wiem, to jest rzadziej używana tekstura, dlatego że ona jest dosyć trudna do ogarnięcia. Wyczucie, czy też jakby sprawdzenie, co ona potrafi zrobić, wymaga dużej praktyki i wielu, być może nieraz długotrwałych prób. Natomiast często można za jej pomocą uzyskać taki fajny efekt, którego normalnie w inny sposób się uzyskać nie da. No i to jest właśnie przyjemne. Więc tak wyglądają te moje ustawienia teraz. Kombinuję różne parametry, żeby zobaczyć, co wyjdzie. Miałem przed chwilą jakieś takie fajne, ale nie chcę teraz jakby do nich wrócić. Może coś jeszcze. Spróbujmy wziąć dwa razy Improved Perlin. No, dostaję jakieś takie zwykłe nie wiadomo co. Blender Original. I jest to sprawa po prostu długotrwałej zabawy. Oczywiście możemy także zniekształcenie określić przez parametr Distortion oraz Size, który będzie sterował wielkością mojej tekstury wynikowej. Więc size maksymalnie może mieć wielkość 2, dostaję wtedy takie bardzo łagodne zniekształcenia, a później distortion mogę już kręcić ile dusza zapragnie, maksymalna wartość to 10. Dostaję wtedy takie dziwne coś, no i teraz zależnie od tego, co wybiorę, będę miał mniej lub bardziej ciekawy wzór. Na przykład ten bardzo mi się podoba, jest moim zdaniem super. Weźmy sobie Blender Original, dostaje rozciągnięcie. No, na przykład tego typu wzorek nadawałby się do robienia jakichś witraży na półprzezroczystych ścianach czy szybach. Dosyć ciekawy pomysł. Tu mamy jeszcze inne zniekształcenie. Crackle kontra crackle. No to jest jakaś porażka. Mamy jeszcze noise. Noise rozcina po prostu wszystko z tym powiększeniem. No to dosyć ciekawie działa. Blender kontra Blender widzieliśmy. Perlin, Improved Perlin, no tutaj są jakieś mocne deformacje. Voronoi. Dobra, to wygląda całkiem fajnie. Teraz jeżeli będę zmniejszał skalę, to oczywiście dostanę z tego szum, czyli coś w rodzaju takiej drobnej kaszy. I teraz odpowiednio sterując wielkością tego szumu,
mogę doprowadzić do sytuacji, w której będę miał coś zbliżonego do faktury na przykład płyty pilśniowej albo czegoś takiego. Miałem w poprzednich próbach jakiś taki tego typu właśnie materiał. Dystorsję weźmy, zróbmy na mniejszą, a może nawet ją w ogóle wyłączmy. Dostaję coś takiego. Teraz jeżeli dam 0,1, wychodzi taki dziwny pattern. Teraz on mi się kojarzy z płytą pilśniową, czy też z płytą wiórową. A to dlatego, że jeżeli by na przykład skontrolować kolory, to wtedy mogę na przykład mieć żółtą podstawę i teksturę, która zabarwia tą podstawę na kolor jakiś brązowy. Czyli tak mniej więcej jak wyglądają trociny w jakiejś płycie wiórowej, czy tego typu. Teraz oczywiście kombinuję z różnymi kolorami. O, ten kolor jest fajny, tylko żółty nie pasuje do niego. Weźmy kolor trochę jaśniejszy. Dostaję coś takiego, co przypomina się może taką płytę. Niekoniecznie musi nią być, ale warto poeksperymentować i poszukać jakichś swoich własnych ustawień. Rzecz jest bardzo przyjemna i warto po prostu wszystko, co się tylko da, sprawdzić. Oczywiście dalej mamy możliwość zastosowania rampy, czyli naszego gradientu i podniesienia na przykład lokalnego kontrastu, który jest gdzieś w tej teksturze. Ok, tutaj słabo to widać, zmienimy może. Teraz mamy odwrócone kolory. Gdybym je przesunął w tą stronę, na pewno dojdzie do jakiejś niewielkiej zmiany. No i widać już, że ten mój biały kolor zaczyna znikać. Ograniczam jego teren, który zajmuje. Albo mogę zrobić, żeby go było bardzo dużo. No więc to jest już jakby standard. Warto korzystać z tego typu ustawień, aby wykombinować sobie różne fajnie wyglądające rzeczy. Przy okazji, to przypomina troszeczkę szum. Jakieś takie brudy, które są na obiekcie i inne rzeczy, które tak naprawdę nałożone są przez teksturę. Jeżeli teraz zmniejszę parametr kolor, to będę miał również mniejsze oddziaływanie tych moich dodatkowych kolorów, które są nałożone na obiekt. Oczywiście ten musi być troszeczkę jaśniejszy, aby było cokolwiek widać. Ok, teraz prawie nic nie ma, żadnego wpływu. A teraz jak będę zwiększał kolor, to pojawią się na nim jakieś delikatne szumy. No i to jest bardzo ciekawe i może się nadawać do różnego rodzaju fajnych materiałów. Ok. No, nie oprę się i wcisnę jeszcze geometry, aby zobaczyć, jak wygląda zmiana geometrii. No, nie wygląda najlepiej. O tym będziemy jeszcze mówili. Ale można tworzyć tutaj coś, co będzie miało pewnego rodzaju wypukłość. Dobra, na razie kończę. To jest wszystko na temat tekstury, która nazywa się Distorted Noise. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.